Krzysztof Globisz. Kim jestem? Nie wiem. Kim jest mój Bóg? Nie wiem. Wiem, że jest bardzo blisko mnie, zawsze jest tam, gdzie jestem ja. A kim jest? Pytaniem. Co powiedziałbym Bogu, gdybym teraz przed Nim stanął? Myślę, że bałbym się w ogóle cokolwiek powiedzieć, a i też myślę, że to On do mnie będzie mówił, a nie ja do Niego. Moje wyobrażenie piekła. Nie wierzę w piekło, ale gdyby coś takiego było, co może być dla mnie piekłem? Piekłem dla mnie jest niechęć do wszystkiego. Życie w świecie, który jest złożony z niechęci. Mojej niechęci do pracy, innych niechęci do mnie. To jest piekło. Błąd, który popełniłem. Oj, to jest taka masa błędów, że trudno jakiś jeden tutaj wysublimować i uważać go za największy. Co daje sława? Nic. Jak dbam o siebie? Właśnie problem polega na tym, że nie dbam o siebie. Sztuka to dla mnie. Sztuka to dla mnie. Nie wiem. To jest tak, no, jest to wszystko w gruncie rzeczy, dzięki czemu jest sens przebyć na tej ziemi, no. Przebytować w jakiś sposób. To jest jedyna arka, która nam pozwala przepłynąć przez ten cały bałagan. Czy artysta ma wobec kogoś lub czegoś obowiązki? Nie. Jaki jest pański ulubiony dźwięk? Dźwięk wydawany przez wieloryby. Jaki dźwięk pana drażni? Dźwięk wydawany przez głupie osoby, które do mnie coś mówią, śpiewają, o, na przykład. Nie mógłbym żyć bez. Bez muzyki, na pewno. Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? Obsesyjny lęk teraz to wzbudza we mnie tylko moment, w którym uświadamiam sobie, że nie umiem dobrze tekstu, a właśnie za chwilę zaczyna mi się spektakl, albo za chwilę zaczynam jakieś nagranie. Dar natury, który chciałbym posiadać. Piękną sylwetkę. Zawsze śmieszy mnie... Borys Szyc. Słowo, którego nadużywam. Nie ma takich słów. Ja żyję z tego, że nadużywam słów. Zdanie o mnie, które zapamiętałem. Profesor Goliński w szkole teatralnej 30 lat temu stworzył taki metr, taki wzorzec ekspresji aktorskiej i to było mierzone w globiszach od 1 do 10 i tylko ja osiągałem oczywiście maksymalną ocenę 10, czasami nawet przekraczałem te 10 w skali globisza. Kiedy decyduje się na kompromis? Tylko w rzeczach nieistotnych, błahych. Dla miłości mogę zrobić... Wszystko. Osobie bliskiej nigdy nie wybaczę... Nie, nie wybaczę sobie, że nie wybaczyłem osobie bliskiej. Kim chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem? No, chciałbym być paroma postaciami, które nie istnieją, fantastycznymi. Na pewno małym księciem. Obecny stan mojego umysłu. Zbliża się do sukcesu. W stanie integracyjnym. Jak chciałbym umrzeć? Szybko. Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi?
sobą, to znaczy aniołem. Krzysztof Globisz, aktor teatralny i filmowy, wykładowca krakowskiej PWST. Zagrał w kilkudziesięciu filmach i spektaklach teatralnych. W 2005 roku odebrał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.